I have attended a lecture of a combat medic called Damian Duda. Damian Duda is the CEO of a foundation called In the Meantime, w międzyczasie. It is a foundation that gathers medics that go to the front line of the Ukrainian war and treat Ukrainian soldiers. In his lecture, Damian explains what sort of injuries the soldiers sustain from artillery shelling, how they are treated before transplantation to a more permanent facility. He also explains the troubles, the problems that medics have to face in their daily life on the front line, what sort of other injuries and underlying health problems Ukrainian soldiers have, and also makes his own personal assessment of the enemy's capabilities, of the enemy's medical, first of all, capabilities, and what the overall situation at the front is. I tak trzeba się cieszyć, że najnowsze wytyczne pogłębiły postępowanie przy TBI, wskazały właściwe postępowanie przy TBI, czyli przy czymś, co jest nazywane na Ukrainie kontuzją, kontużnej, czyli w naszej nomenklaturze barotrauma, akobarotrauma. Jest to chyba najczęściej spotykany zespół obrażeń, bo ciężko jest mówić o jakby jednym charakterze obrażeń. Jest to uraz ciśnieniowy, uraz spowodowany działaniem ciśnienia eksplozji na organizm ludzki. On najczęściej charakteryzuje się pewnymi symptomami, pewnymi, można powiedzieć, dolegliwościami, którymi są migrena, uraz akustyczny, bardzo często stały uraz akustyczny, szalenie błędnika, wymioty, brak możliwości złapania równowagi. Generalnie taka osoba jest całkowicie wyłączona z działania, pomimo tego, że nie ma ran zewnętrznych. To jest bardzo częsta rzecz. Mamy do czynienia z tym bardzo często. Myślę, że 50% naszych poszkodowanych ma TBI, ma barotraumę, i o ile na początku oni nie byli ewakuowani, dlatego że uznawano ich za symulantów, których też jest całkiem sporo. Wojna to jest straszne środowisko, nie każdy rodzi się do tego, by funkcjonować w takim środowisku. To mimo wszystko jednak zdarzało się, że chłopcy po prostu umierali, dusili się na skutek chociażby dysfunkcji układu oddechowego, spowodowanego czy krwotoków wewnętrznych, spowodowanych właśnie działaniem fali uderzeniowej, działaniem tego ciśnienia. Dlatego, jeżeli jest ktoś, kto zgłasza barotraumę bądź wskazuje symptomami, że może mieć jako barotraumę, natychmiastowo jest ewakuowany i jest monitorowany minimum przez tydzień. Wiadomo, my teraz wiemy, jak tutaj chłopaki sprzymierzeni z grą, czyli były groszki u nas w kraju, bardzo mocno to walczą, by uwzględnić kwestię barotraumy, bo część z nich miało barotraumę poprzez wjazd na indyki w Afganie i dopiero po czasie wyszło, że jest to groźne obrażenie, które doprowadziło w ich mózgach do nieodwracalnych zmian, prawda? Ukraina jeszcze nie jest na tym poziomie, by tak poważnie traktować to obrażenie, ale je zauważają i jest to powód do natychmiastowej ewakuacji. I to są takie podstawowe zadania, które medyk bojowy powinien spełniać, które medyk bojowy powinien realizować. Dalej mamy ewakuację z pola walki, kasewak, improwizowaną ewakuację, która dojeżdża tak blisko, na ile pozwala przeciwnik. Czasami jest to kilometr od linii frontu, a czasami jest to 7 do 10 km od linii frontu, z chwilą, kiedy przeciwnik niepodzielnie panuje nad przestrzenią swoimi środkami bojowymi. I tutaj mamy różne środki do ewakuacji. Jest trochę tego, co my nazywamy w naszej armii wymami, trochę wozów ewakuacji medycznej, ale jest ich nie za dużo i najczęściej są to wysłużone M113 z armii amerykańskiej, gdzie dużym problemem w tych wozach jest hydraulika, rampy, które bardzo często opadając nie podnoszą się po prostu do góry. Rzadko używa się wozów inaczej.
Rzadko dowódcy decydują się jako kasowaki wyznaczyć wozy bojowe, bo jeżeli on będzie ewakuował poszkodowanych, to nie będzie walczył. Jeżeli nie będzie walczył, to w tym momencie osłabiamy dany odcinek z siły ognia, jaką ma armata tego BWP-a, czy broń zespołowa stałego konkretnego wozu. Natomiast są jednostki, które